Cześć, nazywam się Ewa, mam 25 lat i choruję na zespół Ehlers-Danlosa. Jest to rzadka choroba genetyczna, o której więcej powiedziałam w innym filmiku. Link do niego możecie znaleźć albo w opisie poniżej, albo po prostu na moim kanale na YouTube. Zdecydowałam się na nagranie tego filmiku, właściwie serii filmików, ponieważ gdy z mamą szukałyśmy informacji na temat zespołu Ehlers-Danlosa, to najwięcej można było ich znaleźć właśnie na blogach czy wideoblogach innych osób chorujących. Na stronach anglojęzycznych tych wiadomości, tych informacji jest coraz więcej, natomiast na polskich stronach jest ich wciąż bardzo niewiele. Dlatego zdecydowałam się podzielić moją historią. Do dnia dzisiejszego przeszłam aż 7 operacji kręgosłupa szyjnego, 2 operacje ginekologiczne, 2 operacje laryngologiczne, 3 operacje na zespół otworu górnego klatki piersiowej i kilka innych zabiegów neurochirurgicznych. Jednak ze względu na to, że większość lekarzy nie wiedziała, jak się mną opiekować, pojawiły się pewne komplikacje. Jest też duże prawdopodobieństwo, że po prostu nie byłam prawidłowo zdiagnozowana, czy nie wszystko zostało zdiagnozowane na samym początku mojej drogi. W moim przypadku też było tak, że lekarze odmawiali mi pomocy. Twierdzili, że niepotrzebnie robię badania, niepotrzebnie zgadzam się na niektóre zabiegi, że najpewniej jest to po prostu jakaś forma depresji czy innej choroby psychicznej. Często też byłam przez lekarzy czy upokarzana, czy wyśmiewana i mówiono mi, że z tyloma objawami to na pewno mam hipochondrię, jestem nadwrażliwa na cały świat, czy po prostu mam za dużo stresu w życiu. Jednak trudno tak naprawdę się pogodzić ze stanem, kiedy nie ma się sił, żeby wstać z łóżka, a nawet jak się wstanie i zacznie się coś robić, to pojawia się silny ból czy głowy, czy stawów, mdłości, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu. Nie można wszystkiego jeść, bo pojawiają się właśnie bóle brzucha, problemy z trawieniem, czy właśnie mdłości, czasem wymioty. Ciężko jest też całe życie spędzić na kanapie. I prawda jest taka, że ja próbowałam naprawdę wielu, wielu, wielu różnych terapii. Przez 8 lat miałam fizjoterapię różną i ćwiczenia, czy izometryczne, czy siłowe, czy z taśmą, na piłce, akupresurę, czyli ucisk punktów spustowych, akupunkturę, masaże. Byłam też u chiropraktyków, osteopatów, czy skorzystałam ze wszystkich możliwych form leczenia zachowawczego. Próbowałam leki też na zmniejszenie napięcia mięśniowego, na uspokojenie, działające na ból taki przewlekły. Próbowałam różne opioidy, no wszystko, co tylko możliwe. I medytację, i jogę, ale tak naprawdę w moim przypadku to nie do końca pomagało, czy właściwie wcale nie pomagało, czasem pogarszało mój stan i musiałam też zdecydować się na bardziej radykalne kroki i może pewne błędy zostały popełnione też podczas wykonywania zabiegu, jednak w moim przypadku nastąpiła jakaś tam poprawa. Jest to cały proces dochodzenia do tego, żeby czuć się lepiej, żeby te zabiegi przyniosły spodziewany efekt. Prawda jest taka, że jeśli nie będziemy próbować, to nic się nie zmieni, do nikąd nie dojdziemy i najprawdopodobniej jest to po prostu więcej niż jedna czy tam dwie rzeczy, ponieważ właśnie w EDS występuje wiele, wiele, wiele różnych rzadkich schorzeń dodatkowych. Wszystkie te dodatkowe schorzenia w EDS są rzadkie, poza EDS też występują bardzo rzadko. Niewielu lekarzy tak naprawdę zna te schorzenia, natomiast u pacjentów z EDS występuje tyle objawów, tyle różnych symptomów, że często jednemu lekarzowi, czy nawet grupie lekarzy, bardzo trudno to połapać i posegregować, co może być od czego. Badania, które miałyby wykazać te właśnie dodatkowe schorzenia w przebiegu zespołu Ehlers-Danlosa, są wykonywane bardzo, bardzo, bardzo rzadko i niewielu lekarzy tak naprawdę potrafi je wykonać, czy nawet wie, że takie badania istnieją. Ale to nie znaczy, że w EDS nie ma nadziei, nie można walczyć o poprawę swojego stanu zdrowia, że należy pogodzić się ze swoim stanem i ważne jest też to, że objawy w EDS rzadko kiedy rzeczywiście są psychosomatyczne, czyli związane z depresją czy ze stanem psychicznym. Coraz więcej wiadomo o tym, jakie te schorzenia mogą wystąpić, jakie badania należy wykonać i jak można pomóc osobie z zespołem Ehlers-Danlosa i z tymi rzadkimi schorzeniami. Zależy mi na tym, żeby pokazać, że warto walczyć, ale też żeby wiedzieć, czego szukać, gdzie szukać, jakie badania wykonać,
jakie mogą być ewentualne komplikacje i co tak naprawdę robić, żeby sobie pomóc. I też trochę mam nadzieję, że na moim przykładzie lekarze nauczą się, jak postępować z innymi pacjentami z zespołem Ehlers-Danlosa. W związku z tym z moją mamą przyjechałyśmy do Stanów Zjednoczonych. Do lekarzy, którzy zajmują się różnymi schorzeniami właśnie w przebiegu zespołu Ehlers-Danlosa. Pojawiło się podejrzenie, że mogę mieć nadciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego, w wyniku którego powstaje również wyciek. Czym jest płyn mózgowo-rdzeniowy? Jest to taka substancja, która znajduje się w naszej czaszce i w kręgosłupie, tam gdzie idzie rdzeń kręgowy. Służy ona głównie do ochrony mózgu i rdzenia kręgowego poprzez amortyzację, a także zmniejsza ciężar mózgu i poprawia krążenie. Mogę to porównać do takiej zabawy w wodzie, jak czasem próbujemy podnieść w wodzie inną osobę, która w tej wodzie jest bardzo, bardzo lekka, natomiast w normalnym życiu nie bylibyśmy w stanie jej tak podnieść. Tak samo jest z naszym mózgiem. W momencie, gdy on pływa w tym płynie mózgowo-rdzeniowym, to jest zdecydowanie lżejszy, na nic nie naciska, przepływ krwi jest zdecydowanie lepszy. Wysokie ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego może być spowodowane wieloma czynnikami, może być wrodzone, a może wynikać z innych anomalii, innych struktur. W moim przypadku jest najprawdopodobniej spowodowane zwężeniem żył szyjnych. Krew do mózgu doprowadzana jest przez tętnicę, a odprowadzana przez żyły. Można to porównać do zlewu. Mamy kran, mamy zlew i odpływ. I żeby ten zlew działał prawidłowo, wszystkie trzy części muszą być w porządku. I kran odzwierciedla nasze tętnice, czyli dopływ krwi do mózgu, w tym wypadku dopływ wody do zlewu. Zlew to jest nasza czaszka, w której znajduje się mózg, a odpływ to są żyły. W moim przypadku jest tak, że więcej tej krwi napływa, czyli więcej tej wody do zlewu się wlewa, niż jest w stanie odpłynąć. W związku z tym tworzy się nadciśnienie. I ze względu, że mam zespół Ehlersa-Danlosa, czyli problem z tkanką łączną, która jest zbyt delikatna, zbyt wiotka i nie działa prawidłowo, ta tkanka znajduje się też w worku oponowym. Worek oponowy to taka struktura otaczająca nasz mózg i rdzeń kręgowy. W tym worku jest też właśnie ten płyn mózgowo-rdzeniowy. I gdy ten worek jest zbyt delikatny, zbyt słaby, to czasem przecieka. To się właśnie nazywa spontaniczny wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego. Taki wyciek może być spowodowany też innymi sytuacjami, jak może ten worek może być uszkodzony podczas wypadku, podczas operacji, a czasem, tak jak w moim przypadku, dochodzi po prostu do spontanicznego wycieku bez znanej przyczyny. Może to prowadzić do zmniejszenia ciśnienia śródczaszkowego i w moim przypadku jest to prawdopodobnie następstwem tych zwężonych szył i nadciśnienia. Po prostu mój organizm próbuje sobie radzić z tą sytuacją. Niestety w Europie i w Polsce nie znalazłam do tej pory lekarza, który byłby w stanie sprawdzić, jak to jest w moim przypadku. W związku z tym przyjechałyśmy z mamą do USA i jak na razie byłyśmy tutaj u trzech neurochirurgów. Jeden zajmuje się właśnie naczyniami krwionośnymi szyi i mózgu. Drugi zajmuje się głównie wyciekami płynu mózgowo-rdzeniowego z różnych przyczyn. A ostatni, trzeci, zajmuje się stabilizacjami kręgosłupa w przebiegu zespołu Ehlersa-Danlosa. Najpierw trafiłam do lekarza zajmującego się właśnie wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego. Zlecił on badanie rezonansu głowy z kontrastem, a także specjalistycznego rezonansu kręgosłupa szyjnego. Musiał to być specjalistyczny rezonans, ponieważ ilość śrub, które mam założone na zwykłym rezonansie, powodują, że występują artefakty. Artefakt jest to coś, co w rzeczywistości nie istnieje. W tym przypadku jest to jakby cień nakładający się na obraz rezonansu spowodowany przez śruby i ten specjalistyczny rezonans miał pokazać stan mojego kręgosłupa, niwelując te artefakty. Oba te badania wyszły w normie, natomiast ze względu na to, że mam objawy i wycieku, i nadciśnienia, lekarz zdecydował, że przeprowadzimy bardziej specjalistyczne badanie. Na początku planował zrobić punkcję kręgosłupa lędźwiowego, czyli nakłucie tego worka oponowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa,
i tam sprawdzenie, jakie jest ciśnienie tego płynu. Jednak jak to sam lekarz powiedział, jest to bardzo daleko od tego, co się dzieje w głowie i nie zawsze te wyniki mogą odzwierciedlać to, co się dzieje właśnie w naszej głowie. W związku z tym zdecydował o zastosowaniu monitoringu płynu mózgowo-rdzeniowego. Będzie to polegało na tym, że wywierci w mojej głowie taki malutki otworek i tam zamontuje takie specjalne urządzenie, które przez 3 dni będzie mierzyło to ciśnienie w różnych sytuacjach w ciągu całego dnia. I potem zdecydujemy, co będziemy robić dalej. Drugim lekarzem był lekarz od kręgosłupa. Niestety po mojej ostatniej operacji stabilizacji w tamtym roku moja głowa zaczęła się pochylać mocno do przodu. W tym momencie jest na tyle pochylona, że nie jestem w stanie normalnie patrzeć prosto. Muszę używać dolnego odcinka kręgosłupa, co powoduje potęgowanie niestabilności właśnie w odcinku lędźwiowym czy odcinku piersiowym. Jednak pojawił się też dodatkowy problem. Gdy próbuję położyć się płasko, to nie mogę nabrać tchu, właściwie nie mogę w ogóle oddychać. I tak naprawdę nie wiemy do końca, czym jest to spowodowane. Lekarz podejrzewa, że może to być spowodowane, że jedna ze śrub dotyka nerwu przeponowego. Przepona to taki duży mięsień pomiędzy naszą klatką piersiową a brzuchem, który wspomaga nasze oddychanie. Miałam robione zdjęcie rentgenowskie, głową pochyloną naturalnie, jak mam na co dzień, a także z próbą wyprostowania tego kręgosłupa. I te zdjęcia wykazały, że jest różnica w wysokości przepony na jednym i na drugim zdjęciu, co świadczy o tym, że rzeczywiście przy próbie wyprostowania głowy ten nerw jest drażniony. Jednak nie jesteśmy do końca w stanie sprawdzić. Wykonaliśmy EMG, jednak badanie EMG robi się mniej więcej od tego miejsca, a u mnie prawdopodobnie problem jest gdzieś głęboko przy kręgosłupie, czyli jest to mniej więcej 7-10 cm niezbadanego odcinka. W związku z tym zdecydowaliśmy, że wyciągniemy 4 śruby z mojego kręgosłupa i zobaczymy, jak będzie. Jest też dodatkowy problem, ponieważ po tej ostatniej stabilizacji, gdy mój kręgosłup był idealnie prosto, miałam bardzo silne bóle ramienia, ramię było zdyslokowane, zwichnięte, jednak nie dało się go nastawić, jakby w ogóle nie miała władzy w tej części mojego ciała. Dopiero po kilku dniach dostałam ibuprom, ortezę i zaczęło się to stabilizować, natomiast bark podniósł się wysoko do góry. W związku z tym fizjoterapeuci próbowali ten bark naciskać, żeby go obniżyć, a to właśnie powodowało coraz większe pochylenie głowy do przodu. Aktualnie jest tak, że przy próbie wyprostowania mojego kręgosłupa te objawy bólu barku, pewnej bezwładności wracają. Ale to też będziemy właśnie sprawdzać poprzez wyciągnięcie tych 4 śrub z mojego kręgosłupa. Ostatnim neurochirurgiem, u którego byłam, był neurochirurg od naczyń krwionośnych. Zlecił on badanie rezonansu magnetycznego z uwzględnieniem tętnic i żył, co jest istotne, ponieważ większość lekarzy zapomina o tym, że żyły stanowią aż 50% naszych naczyń krwionośnych. To badanie wykazało, że moje obie żyły szyjne są bardzo zwężone, a także jest zwężenie w zatoce poprzecznej w środku głowy i tam też przebiega jedna z żył. W związku z tym lekarz zlecił wykonanie angio i wenografii mózgu, co będzie wykonane właśnie po tym monitoringu ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Ma to wykazać, gdzie dokładnie jest ten ucisk i czym może być on spowodowany. I w zależności od tego, jaki będzie wynik tego badania, będziemy decydować, czy potrzebuje stenty. Stenty są to takie rozszerzacze naczyń krwionośnych. Mają one spowodować, że średnica tej żyły będzie większa, przez co krew będzie mogła lepiej przepływać. Zależy mi na tym, żeby pokazać Wam, jak te badania będą wyglądały, jak wyglądają przygotowania do nich, samo badanie, jak będę się czuła po, co będzie wykonywane, ponieważ wiem, że tych informacji tak naprawdę w internecie nie ma zbyt dużo, a wielu z nas cierpi na różne objawy i nie zawsze lekarze są w stanie pójść odpowiednią drogą. EDS jest bardzo słabo poznaną jednostką chorobową. Teraz w Stanach Zjednoczonych już coraz więcej się o nim mówi, coraz więcej wiadomo. Jednak poza tymi lekarzami, którzy stricte zajmują się EDS, to reszta tak naprawdę nie do końca wie, z czym ma do czynienia.
Nie ma jeszcze tak naprawdę schematu postępowania, jakie jednostki chorobowe mogą wystąpić w przebiegu Ehlers-Danlosa. Mówi się o tym, że występuje dysautonomia, o której dokładnie opowiem w innym filmiku. Zespół aktywacji komórek tucznych. Może występować posturalna tachykardia ortostatyczna, ale też może być ona nieco inna od tej takiej klasycznej tachykardii ortostatycznej. Może występować zespół Chiari, może występować zakotwiczenie rdzenia. Wszystko to są to jednostki chorobowe, które samoistnie występują bardzo rzadko, natomiast już wiadomo, że u osób z EDS występują bardzo często. W związku z tym zależy mi na tym, żeby szerzyć tą wiedzę, te informacje również dla osób żyjących w Polsce, które nie do końca mają dostęp do publikacji anglojęzycznych lub po prostu nie do końca znają język angielski. Mam nadzieję, że ten filmik czy ta moja seria filmików będzie dla Was pomocna, ciekawa i będziecie chcieli mnie oglądać. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał i zostawić komentarz. Do zobaczenia następnym razem.